Wygląda na zwykły warsztat. Ten klub tam... V? Wszystko okej? Zobaczyli mnie! Dobra. Trzymaj się, zaraz tam będę. Chyba wiem, gdzie jesteś. Chodź. Jak ci zaraz pierdolę! Co ty się radzą? Zastanę! Ruchaj! Mordo moja! Yeah!
Patrz na to. Źle. Wygląda na to, że ktoś się bardzo starał zatrzeć ślady czegokolwiek, co tu się działo. Czego powinniśmy szukać? Spróbujmy znaleźć biuro czy kantorek. Każdy klub ma coś takiego. Jeden strzał, jeden trup!
Jest i biuro, powiedzmy. Przede wszystkim interesują nas komputery. Jest całkiem sztywny. Moim zdaniem nie żyje przynajmniej od godziny. Nie, nie miał przy sobie karty traumy. Myślę, że celowo. To taki klub, w którym nie chcesz, żeby jednostka traumy wywaliła drzwi, kiedy zrobi się trochę ostrzej. Pewnie serce, nadmiar wrażeń, tak myślę. Okej, tak zrobimy. Koroner znajdzie go w domu. Powie mu, co ma napisać w raporcie. Umarł we śnie, spokojny jak niemowlę. Chłopaki już go wynoszą. Oczywiście, że nikt nas nie zobaczy. Nie ma szans.
Tak, tak. Zadzwonię po wszystkim. Koleś wygląda znajomo, co? Vi, w ogóle nie jest mi teraz do śmiechu. Chyba widzieliśmy już wszystko, co trzeba. Wychodzimy. Jeszcze się tu rozejrzę. Rób co chcesz. Moim zdaniem to strata czasu. Żyjesz? Spokojnie. Słyszysz mnie? Spokojnie. Dzięki za szybką reakcję. Nie ma sprawy. Dobrze się czujesz? Przeżyję. Co to było, Vi? Coś mi się wydaje, że Rain nie umarł na serce. Od porządku to mówię, ale... Ktoś zawirusował Braindance. To go zabił. Kurwa. Możesz mieć rację. No dalej. Vi. Dobra, chodźmy stąd. Po drodze widziałem chyba inne wyjście. Dalej się prowadzasz z tym kryminalistą? Zamknij się, Han. Wiem, co zrobiłeś. I nie pytam, czemu to ukrywałeś. Nie pytam nawet, dlaczego dałeś się w to wciągnąć. Zapytam tylko jedno. Kto wydał rozkaz? A co to za różnica, River? Dlaczego cię to obchodzi? Twoje sumienie jest czyściutkie, możesz spać spokojnie. A wiesz dlaczego? Bo ja wziąłem całą odpowiedzialność na siebie. Ty nie masz pojęcia, jak działa to miasto. Wierzysz w hasła, w puste frazesy, w rzeczy, które już nie istnieją i pewnie nigdy nie istniały. A ty, najemniku, jeśli jesteś stąd, wiesz, że mam rację. Nie jestem stąd. Jestem znikąd. Nomada. Widzisz, NCPD to jest moja rodzina, mój klan. Zasad rodziny się nie łamie. Nie odwraca się plecami do swojego klanu.
Rodzina to podstawa, z tym się nie ma co kłócić. Miasto pożera samotników. Wi, doceniam pomoc, ale to nie jest twoja sprawa. Ja się tym zajmę. I co zrobisz? Aresztujesz mnie? Mam nagranie, mam motyw i twoje przyznanie się do winy, więc mógłbym to zrobić. Ale to nie ma sensu. Nie musisz nawet mówić, kto kazał ci tam jechać i sprzątać, bo ja i tak wiem. Skoro i szef wydziału jest w to umoczony, to trzeba zgłosić sprawę do wewnętrznego. Oni też nic nie zrobią. Nie ze mną. Wezmą na celownik ciebie. Wracaj do domu, Ward. Wyśpij się. Rano będzie ci łatwiej to znieść. W każdym razie tak wygląda mój plan. Ja pierdolę. Co chcesz z tym zrobić? Nie zostawię tego. Nie mogę. To Holt zamordował Raina. Chciał po prostu zająć jego miejsce. Najbardziej banalny motyw. Dlatego najbardziej prawdopodobny. I użył NCPD do zatuszowania swojego udziału. Nawet jeśli tak było, nie masz żadnych dowodów. Mam braindance. Ktoś go zainfekował. Trzeba tylko ustalić, kto. A to się da zrobić. Pokażę to w Wydziale Spraw Wewnętrznych. To, co mam, wystarczy, żeby ponownie otworzyli śledztwo. Tak zrób. A ty? Jedziesz teraz do Peralezów złożyć raport? Tak. Zostanę tu jeszcze chwilę. Dzięki za wszystko, Vi. Mam już pewien obraz tego, co się stało z Rainem. Doskonale. Przyjedź proszę do naszego mieszkania, dobrze? Nie chcę tego omawiać przez telefon. Czekamy.